Tuzi, Valsini, Otto, Abismi, Mogri, Disposto, Abismi, Mogri, Bus Polakami, Izato, jesteśmy im wdzięczni. Szanowni Państwo, Jan Paweł II mówił, że niepodległość nie została nam dana. Oni nie dali nam niepodległości. Oni nam tą niepodległość zadali. Poprzednie pokolenia, tej sztafecie pokoleń, którą jest naród, zostawiły nam zadanie. Zadanie, aby tą Polskę, którą dostaliśmy, aby ją dbać, aby ją rozwijać, abyśmy nie opuścili tej paleczki sztafety pokoleń, abyśmy przekazali nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród jeszcze lepsze kolejnym pokoleniom, bo każdy z nas stanie kiedyś przed Najwyższym i z tego zadania też będzie się musiał rozliczyć. To od nas zależy, jaką Polskę przekażemy. Czy ona będzie większa czy mniejsza, słabsza czy silniejsza, lepsza czy gorsza. Czy to pięknie, że tu dzisiaj jesteśmy, ale czy każdy z nas ma świadomość tego zadania? Czy każdy z nas, jak tu dzisiaj jesteśmy, ma świadomość, że jego życie jest darem, jest misją i ta służba ojczyźnie jest jednym z największych wyrażeń tej misji? Czy my jesteśmy tego świadomi? Czy nasza odpowiedzialność za losy państwa, narodu kończy się na tym, że przyjdziemy w grudniu na Marsz Orląt, w marcu na Marsz Żołnierzy Wyklętych, pokrzyczymy cześć i chwała bohaterom i na tym się kończy. Na tym nie może się kończyć. Musimy walczyć, zwłaszcza wobec tych wszystkich trendów, które nas dzisiaj zarabiają, z tymi wszystkimi, którzy chcą mówić, że Polakiem trzeba być jak najmniej, że polskość to nienormalność, że dzisiaj musimy myśleć tylko sami o sobie, o swoich przyjemnościach, o swoim bogaceniu się, o swoim interesie, a interes państwa, narodu niepotrzebny. My tak nie uważamy.